Jesteśmy w amatorskim klubie filmowym Miś przy Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie. Założycielem i duszą tego klubu jest pan Władysław Mroczk. Panie Władysławie, ile to już lat działa pan w tym klubie? W miesiącu marcu minęło 33 lata. Czy potrafi pan zliczyć, ile klub zrealizował filmów pod pana kierownictwem? Jeżeli się nie pomylę, to około 128 filmów powstało. A teraz krótko o naszych sukcesach. Trochę było. A więc 25 filmów brało udział w ogólnopolskich konkursach, festiwalach i przeglądach filmów amatorskich. Zdobyliśmy jedną nagrodę główną, jedną nagrodę drugą, jedną trzecią, jedną szóstą, jedno wyróżnienie oraz trzy nagrody pierwsze specjalne, cztery nagrody pierwsze oraz sześć dyplomów. To wszystko. Który film z bogatej naszej kolekcji zaprezentujemy widzom programu lokalnego? Będzie to pierwsza projekcja z proponowanego cyklu, a jedno z pierwszych pójdą chełmskie migawki filmowe, następnie tajemnicze podziemia. Chełmskie migawki filmowe. Proszę. Chełm z okresu międzywojennego to było typowe miasto powiatowe tzw. Polski B. Miasto, w którym niewiele się budowało, stały czynszowe kamienice, od frontu zdobne w pseudoozdoby, a od strony podwórek prezentujące smutno-szare ściany. Przed wybuchem II wojny coś się w Chełmie ruszyło i rozpoczęto budowę tzw. dyrekcji. Nagle błysnęła szansa rozwoju dla miasta i przyszła wojna, która zahamowała rozwój na kilkanaście lat. I znowu miasto obudzono. Ruszyła budowa cementowni. Zaczął się rozwijać przemysł. Szybko stanęły nowe domy. Dużo nowych domów. Osiedle spółdzielcze przy ulicy Słowackiego, osiedle cementowni przy ulicy Wojska Polskiego i wiele innych. W Chełmie ciągle rosną domy. Centralna inauguracja roku szkolnego 1962-63 odbyła się u nas w Chełmie. Uroczystości otwierał minister oświaty Wacław Tułodziecki, obok niego Władysław Kozdra, Paweł Dąbek i młodzież. Od pierwszoklasistów do maturzystów. Poloneza czas zacząć. Panowie w kontuszach i przy karabelach wiodą strojne i śliczne damy. Choć brak wąsa sumiastego, ale miny jak z pana Tadeusza. Z literatury pewna piątka. Igry żakinadą zwane ogłaszamy wszem i każdemu z osobna. My, młodzież miasta Chełma, świętować dziś będziem. I ruszyła barwna kawalkada, powiało historią i egzotyką. Japonki i murzyni z tamtamami, hiszpańscy grandowie i cyganki, ba, wiatr z prerii przywiał i czerwonoskórych i kowbojów, którzy pospołu z czeredą najrozmaitszych przebierańców cieszyli się najbardziej własną młodością.
jako jedno z pierwszych miast Lubelszczyzny otrzymał komunikację miejską. Czerwone sany z misiem na boku rozpoczęły służbę miastu. I jak wszędzie, tak i tutaj nie obyło się bez kłopotów. Długie minuty oczekiwania, a autobus jedzie i jedzie i widać go. Przy wsiadaniu tłoku nie ma. Nie widać łokci rozpychających się we wszystkie strony, ale ewolucja chyba przyjdzie z czasem. Chyba i u nas będą wisieć na stopniach winne grona, byle nie prędko. Europeizujemy się. Asfaltowane przejścia dla pieszych. Autobusy i samochody tłuką się po kocich łbach, ale piesi w hełmie bezpiecznie mogą przechodzić przez jezdnię. Oby tak dalej. Chełmskie delikatesy i największy dom towarowy czynne są we wtorki i piątki. Kupić można wszystko. Od garnka glinianego, pięknie zdobionego, do pęczka pietruszki i główki kapusty. Wymiana handlowa wsi z miastem kwitnie. Właściciele tych furmanek opijają zawarte transakcje. Konie wyraźnie się nudzą, oczekując swych panów. Wiadomo, targ trzeba to uczcić. Hej, panie, kiedyś to były czasy. Tempo życia oszałamia i dorożkarzy. Sen niesie wspomnienia i ciszę. Oto chwila, której wieszcz nie doczekał. Poeci niosą oświaty kaganiec pod strzechy. Właściwie to już nieprawdziwe strzechy. Za to poeci prawdziwi. Ekipa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ruszyła w teren. Im śniegi niestraszne. Czesław Twardzik, Longin Jan Okoń, znani poeci Chełmszczyzny i Stanisław Skibiński, miłośnik i badacz przeszłości ziemi chełmskiej, na spotkaniu z mieszkańcami stawu.